Celem programu Młode Kadry jest przekazanie wiedzy placówkom, a co za tym idzie uczniom, wiedzy aktualnie wykorzystywanej w budowie samochodów oraz ich naprawie. Wejście w nowy program Młode Kadry dla naszych uczniów jest dodatkową szansą zdobycia certyfikowanych, branżowych kursów zawodowych, które pomogą im wejść na nowy rynek pracy, nie tylko lokalny, regionalny, ale i krajowy, a może i europejski. Jeżeli mówimy o samych szkołach, to co szkoły mogą zrobić, to oczywiście one są w stanie perfekcyjnie przygotować młodego człowieka w teorii, ale niestety na technologii, która jest aktualnie niewystępująca. Projekt ma na celu zasypanie tej przepaści pomiędzy starą technologią, a technologią, która aktualnie występuje w samochodach. No nie jest możliwe, żeby mieć sprzęt, z niego nie korzystać, dlatego że kadra pedagogiczna nie będzie najpierw przeszkolona. Doposażanie ludzi w takie nowe wiadomości, umiejętności tylko może przynieść dodatkowe korzyści dla szkoły. Myślę, że dla uczniów, którzy nigdy nie mieli kontaktu bezpośrednio z samochodem, jest sobie ciężko nieraz coś wyobrazić. Jeżeli mają możliwość pracować na sprzęcie, no to wtedy jest to dla nich ogromne ułatwienie, żeby poznać całą budowę i zasadę działania. Bardzo chętnie skorzystamy z oferty partnerów programu Młode Kadry, bo moi nauczyciele, czyli widząc ten sprzęt, potrzebują tego wsparcia. Program Młode Kadry, doskonale wpisując się w pomysł MALE, w inwestycje w młodych ludzi, pozwoli nam w przyszłości na zbliżenie się do klienta oraz lepszą rozpoznawalność marki na rynku. Bosch Polska od kilkunastu już lat wspiera szkoły na różne sposoby. Natomiast no, problem jest taki, że prowadzenie takiej inicjatywy przez jedną firmę jest dosyć trudne. Stąd bardzo się cieszę, że możemy robić to wspólnie z innymi firmami pod opieką i przy wsparciu Intercarsu. Bardzo bym chciała podziękować firmie Intercars za tę wspaniałą inicjatywę, wspaniały pomysł nawiązania współpracy z nami. My bardzo dziękujemy, że podjęliście taką możliwość działania. Ja kiedyś miałem tam w swojej historii do czynienia z naszym szkolnictwem i wiem, że wszelkie nowości to nie jest tak prosto, panie dyrektorze, przeprowadzić. I zdajemy sobie sprawę z tego, że te nasze narzędzia tutaj się znalazły, dlatego że podjęła pani pewne ryzyko z przeprowadzenia tego programu przez nasze. Ponieważ większość uczniów w tych zawodach samochodowych, branży samochodowej, to są hobbyści, którzy świadomie wybrali ten zawód i ten kierunek szkolenia. W związku z tym jestem przekonana, że na zajęciach pozalekcyjnych, na tych kursach będą o wiele bardziej prężniej uczyć się pracować i ta wiedza będzie naprawdę bardzo pożyteczna. Ja zupełnie świadomie wybierałem tę szkołę, ponieważ pasją zaraziłem się od mojego taty, który był mechanikiem samochodowym i praktycznie od najmłodszych lat już wiedziałem, co chcę w życiu robić. Głównymi korzyściami uczestnictwa w programie Młode Kadry jest to, że tak naprawdę zarówno my, jako Intercars oraz nasi partnerzy, możemy sobie przygotować młodego człowieka według kryteriów, które są przez nas najważniejsze, czyli jaką wiedzę powinien posiadać w momencie, kiedy wchodzi na rynek pracy. Mając już tego człowieka przystosowanego poprzez program Młode Kadry, ten człowiek przychodzi do pracy i w ciągu kilku dosłownie miesięcy, dwóch, trzech jest w pełni wartościowym pracownikiem. Można powiedzieć, że podjąłem jedną z ważniejszych i lepszych decyzji w moim życiu.